Z trzeciego dnia naszych rekolekcji chciałbym się podzielić trzecią intuicją, którą wydobyłem z Amoris Leticia papieża Franciszka odnośnie tego, jak budować piękną, głęboką, prawdziwą miłość. To intuicja, w której papież Franciszek mówi, że piękny związek, piękne małżeństwo powinno być oparte na prawdziwej, głębokiej przyjaźni. Dlaczego przyjaźń jest taka ważna? pewnie można byłoby udzielić wielu odpowiedzi. Ale wydaje mi się, że jest taki moment w każdym związku, a szczególnie już w małżeństwie, kiedy to właśnie przyjaźń jest tym fundamentem, na którym ten związek może się oprzeć i może przetrwać, bo już inne rzeczy w danym momencie, w danej chwili aż tak bardzo nie łączą. Bo może się okazać, że mija zakochanie i to emocjonalne poruszenie i motylki w brzuchu, może się okazać kiedyś w małżeństwie, że dzieci wychodzą z domu i zostają już tylko małżonkowie w czterech ścianach. Może się okazać, że już wtedy ani współżycie, ani kredyt, bo już też jest spłacony, nie może ich łączyć, ale łączy właśnie prawdziwa, głęboka przyjaźń. Ale ktoś może powiedzieć: No, to taka wizja za 30-40 lat, a my jesteśmy teraz na etapie właśnie zakochania. Dopiero próbujemy budować ten związek. Czy teraz przyjaźń jest taka ważna? Tak, przyjaźń jest niesamowicie ważna. Jest takie piękne średniowieczne dzieło Elreda z Rivo, który zatytułował to swoje dzieło Przyjaźń duchowa. Kiedy słyszymy takie słowa, to moglibyśmy sobie pomyśleć, a że pewnie chodzi mu o taką przyjaźń, kiedy dwoje ludzi razem z sobą odmawia różaniec. Ale nie, tu chodzi o coś znacznie więcej. Przez przyjaźń duchową no rozumiem taką przyjaźń, która jest niesamowicie głęboka, intensywna, taka relacja, która jest faktycznie sercem przy sercu. Jak mówimy w tym słowie, być przy czyjejś jaźni, być przyjaźni, przyjacielem. Czyli być w tym, przy tym, co najgłębsze w drugim człowieku, mieć takie porozumienie i taką jedność. I. Yy, i tenże Elred w tym dziele wypowiada takie słowa o odnośnie przyjaźni. Oto jesteśmy, ja i ty, i mam nadzieję, że jako trzeci jest pomiędzy nami Chrystus. I to traktuję jako fundament naprawdę głębokiej duchowej przyjaźni, że jesteśmy przy swojej jaźni, ale między nami jest też Chrystus. I tak naprawdę nasze przylgnięcie do siebie dokonuje się przez pośrednictwo i przez przylgnięcie do Chrystusa. On staje się wtedy takim pryzmatem, przez który patrzę na drugiego człowieka. I dlaczego to jest takie niesamowicie ważne? No dlatego, że jeżeli ktoś nie ma głębokiej przyjaźni z Chrystusem, to grozi mu to, że będzie patrzył na swojego ludzkiego przyjaciela, w taki sposób i z takimi oczekiwaniami, jakby ten drugi był Bogiem. I będzie miał oczekiwania względem Niego na rzeczy, których On nie może Mu po prostu dać, bo nie jest tak doskonały, nie jest tak święty i nie jest wszechmogący jak Bóg. Jeżeli nie mam głębokiej relacji z Chrystusem, głębokiej relacji z Bogiem, to mogę patrzeć idealistycznie na drugiego człowieka i wcześniej czy później skończy się to wielkim rozczarowaniem. Jak mówił o tym kiedyś ksiądz Grzywocz, może dojść wtedy do takiego przejścia od zaczarowania do rozczarowania. Patrzenie na drugiego przez pryzmat Chrystusa pozwala mi na dwie rzeczy. Po pierwsze, na to, że Patrzę prawdziwie na tego człowieka, to znaczy potrafię przez pryzmat Chrystusa zobaczyć też całe dobro, piękno, które w nim jest. Właśnie Chrystus jest tym, który to dobro jeszcze wydobywa, jeszcze je bardziej zarysowuje, kto uczy mnie takiego spojrzenia pełnego zachwytu. Ale również potrafię popatrzeć trzeźwo na tego człowieka i zobaczyć jego wady, słabości. I w takim dobrym tego słowa znaczeniu, jak pisze o tym właśnie papież Franciszek Wamoris Leticja, potrafi się nim rozczarować. I to już na starcie, nie kiedyś tam, tak, że rozczarowuje się, że to jest destrukcyjne dla relacji i związku, ale właśnie krok po kroku zaczynam swoje pewne oczekiwania z tego człowieka ściągać. Bo ja wiem, że on pewnych rzeczy nie może, bo ja wiem, że ma swoje słabości, że ma pewną też historię swojego życia, że on dopiero będzie wzrastał. Oczywiście tu nie chodzi o to, że ja mam niczego od tego człowieka nie oczekiwać. Powinniśmy od prawdziwego przyjaciela, od tym bardziej od osoby, z którą chcemy wiązać całe swoje życie, powinniśmy oczekiwać wiele, ale nie na zbyt wiele. Ten, ten człowiek nie może mi dać tego, co może mi dać tylko Bóg dlatego też musimy przy budowaniu prawdziwych pięknych przyjaźni i głębokich związków pamiętać o tym co papież Franciszek nazwał rzeczywistością światła i cienia, że każdy człowiek jest taką mieszanką światła i cienia. Jak będę dostrzegał to światło w nim, to będę potrafił się nim zachwycić, to będę potrafił patrzeć na niego zawsze oczami takimi Pełnymi medytacji, kontemplacji, dostrzegania dobra, wdzięczności, życzliwości, to ten człowiek nigdy mi się nie będzie nudził. To ciągle będzie dla mnie tajemnicą, którą będę chciał odkrywać. Bardzo często relacje się rozpadają, dlatego że, że już drugi mnie nie interesuje, że wydaje mi się, że już wszystko o nim wiem, że nie jest dla mnie tajemnicą do odkrycia, tylko y, kryzys w relacji pojawia się wtedy, kiedy jeszcze. Ten drugi nie zdążył się wypowiedzieć, a ja już i tak wiem, co on chciał powiedzieć, i już mam gotowe odpowiedzi i wszystko wiem, na wszystko mam gotowe rozwiązania. Wtedy nie ma możliwości do budowania i rozwoju miłości. Ale też, kiedy pamiętam, że ktoś jest właśnie mieszanką światła i cienia to wtedy też yy, uczę się tego, że muszę mu przebaczyć, że nie ma możliwości rozwoju miłości, nie ma możliwości budowania dojrzałego związku, jeżeli nie będę gotowym przebaczyć tych momentów cienia w, w życiu drugiej osoby. Pamiętając również o tym, że i ja jestem mieszanką światła i cienia, że w moim życiu też są słabości, że ja też nie jestem idealny, że ten drugi też musi mi wybaczać moje potknięcia i moje błędy. Uczymy się wtedy przyjmować drugiego bardziej realistycznie. Jasne, idea zawsze je, wydaje się teoretycznie lepsza od tego, co potem spotykamy w rzeczywistości. Tylko, że rzeczywistość jest prawdziwa, a nie idea. I kochać można tylko kogoś, kto istnieje naprawdę. Żeby się nie okazało, że w dniu ślubu. Narzeczeni nie mówią sobie, biorę sobie ciebie za męża czy żonę, tylko mówią, biorę sobie moje idealne wyobrażenie męża, biorę sobie moją idealną kandydatkę na żonę, a potem jest wielkie rozczarowanie, które kończy się rozpadem związku. Dlatego, jako ostatnia rada tych rekolekcji, co można zrobić, żeby budować piękny związek, można sobie postawić takie pytanie, czy ja potrafię spojrzeć e, tak właśnie prawdziwie. Nad drugiego człowieka, na tego, którego kocham. Czy potrafię zobaczyć to, co w nim jest piękne i dobre, ale czy też potrafię nazwać jego wady i słabości, to, co mnie jakoś denerwuje, to, co jest trudne. I czy to też potrafię przyjąć. Jeżeli nie potrafisz zobaczyć żadnej wady i słabości, to idealizujesz. Z tego nie będzie nic dobrego. Ale też, jeżeli nie potrafisz zobaczyć w drugim nic, co cię zachwyca, na co patrzysz z, z prawdziwą pasją i zachwytem, w czym się prawdziwie zakochałeś. Czy zakochałaś? No to też nie wróżę przyszłości takiemu związkowi. Trzeba zawsze patrzeć na człowieka w perspektywie światła i cienia. Tak nam radzi papież Franciszek.